Dobry wieczór. 65 lat ma nasze planetarium, to wiek emerytalny, jak napisało nam kilka osób. Rzeczywiście planetarium już miało iść na emeryturę, ale zdarzył się cud i będziemy je reaktywować w nowej formie. Właśnie trwa przebudowa. Jak to się jednak stało, że w ogóle planetarium powstało? Popatrzmy na kilka zdjęć. Tak się składa, że na urodzinach najczęściej pokazują nam albumy ze starymi zdjęciami i jesteśmy świadkami różnych wspominków, więc zróbmy dzisiaj też takie wspominki i otwórzmy album ze starymi zdjęciami. Wspominając początki planetarium, najczęściej przywołuje się datę 23 maja 1953 roku. Dlaczego akurat taką datę? Widzą Państwo fragment życia Warszawy z maja 1953 roku i w tym owalu, który zakreśliłem, można zobaczyć, co tam jest napisane. Otóż uchwała Komitetu Honorowego Roku Kopernikowskiego dotycząca powołania dwóch planetariów i obserwatoriów ludowych. Jeżeli to sobie powiększymy, to możemy przeczytać, że uchwała przewiduje rozpoczęcie w 1953 roku, a zakończenie w 1954 budowy ludowego obserwatorium astronomicznego i planetarium imienia Kopernika w Stalinogrodzie oraz rozpoczęcie w 1954 i zakończenie w 1955 budowy ludowego obserwatorium astronomicznego imienia Kopernika w Warszawie. Jednak to nie jest tak naprawdę początek. Początki były jeszcze wcześniej, ponieważ Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii już 4 lata wcześniej, w roku 1949, wystąpiło do władz o budowę 4 planetariów i obserwatoriów ludowych w 4 wytypowanych miastach. Tymi miastami były Kraków, Warszawa, Poznań i Białystok. Nie ma tutaj, jak zauważamy, jeszcze Katowic ani Chorzowa. Kolejną okazją budowy planetariów była zapowiedź dokonana przez Światową Radę Obrońców Pokoju, aby rok 1953 ogłosić rokiem kopernikowskim. Właściwie to rocznica śmierci Kopernika przypadała w roku 1943, ale wtedy trwała wojna. I stąd przeniesienie tych obchodów na rok 1953. I tu jeszcze raz przywołajmy tą uchwałę przez komitety honorowe, mianowicie o powołaniu planetarium w Stalinogrodzie 23 maja 1953 roku, a jesienią tego samego roku wbijano już pierwszą łopatę. Tempo ogromne. Ale jak to w ogóle było możliwe? Tutaj zobaczymy zaraz kilka dokumentów, które dla Państwa przygotowałem. Jeden z nich, widzimy ten dokument. Dokumenty, które chciałem pokazać, to są dokumenty z archiwum planetarium. Nie widziały światła dziennego przez ponad 65 lat. To jest protokół z posiedzenia kolegiów rzeczoznawców. Jeden z wielu protokołów. Ten jest akurat z sierpnia, 26 sierpnia 1952 roku o godzinie 13 w sali 221 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, jeszcze wtedy w Katowicach. Katowice stały się Stalinogrodem 7 marca 1953 roku i przez 2 lata miały taką nazwę. Możemy zobaczyć, że na pierwszym miejscu jest dr Gadomski jako członek tej Rady Rzeczoznawców, a zatem merytorycznie tutaj odpowiadał za przygotowanie projektu planetarium. I mamy tutaj różnych delegatów, prezesów oddziałów, członków zarządów, każdy odpowiedzialny za jakiś wydział w województwie śląskim. No i kilku nieobecnych, wielkich nieobecnych. Ja tu przywołam chociażby profesora Eugeniusza Rybkę, który później związany był z planetarium, oraz inżyniera Zbigniewa Solawę, projektanta naszego planetarium. Drugi dokument, który chciałbym pokazać,
również pochodzi z 52 roku, dokładnie z 5 listopada. Ten dokument mówi o tym, że Komitet Budowy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku przeznacza na wzgórzu parkowym areał 52 hektarów pod budowę planetarium, która ma być prowadzona przez Komitet Budowy Pałacu Młodzieży imienia Bolesława Bieruta w Katowicach. Oświadczenie niniejsze ma służyć jako legitymacja prawa do gruntów, na których Komitet Budowy Pałacu Młodzieży ma wybudować planetarium. Koniec cytatu. I jeszcze jeden dokument, trochę zniszczony. Ten już jest z 26 maja 1953 roku. Jest to dokument, który mówi o Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych Ministerstwa Oświaty. I tutaj mamy aprobatę budowy, czy projektu budowy planetarium. Jeszcze przypomnę raz. Komitet Honorowy Obchodu Roku Kopernikowskiego powołał planetarium w Stalinogrodzie 23 maja, a 26 Ministerstwo Oświaty zatwierdziło projekt. Jeżeli tu popatrzymy trochę niżej, to jest napisane, że dnia 16 maja 1953 już został ten projekt zatwierdzony przez Ministerstwo Budownictwa Miast i Osiedli. A zatem dużo wcześniej wszystko już się działo. Na dodatek ciekawostka tutaj, jeżeli popatrzymy na ten obszar, zobaczymy, że kubatura wzrosła z 7700 metrów sześciennych w stosunku do poprzedniego projektu do 11500 metrów sześciennych i tak już zostało do końca. No i oczywiście wzrosły koszty z 6 milionów 250 tysięcy złotych na 8 milionów 250 tysięcy. Jeżeli słucha nas marszałek województwa śląskiego, to jest to pewne pocieszenie, może niezbyt duże, ale jest, że wzrost kosztów budowy takich instytucji jest jakby rzeczą nie pierwszą w naszym przypadku. Oczywiście to jest wzrost kosztów na poziomie projektu. Proszę mi wierzyć, kosztorys powykonawczy jest na jeszcze wyższą kwotę. To jest zdjęcie z otwarcia planetarium. Tutaj w tym owalu widzimy architekta planetarium, czyli Zbigniewa Solawy z jego żoną i córką Agnieszką. Większość zdjęć, które Państwu będę pokazywał, mamy dzięki uprzejmości właśnie Agnieszki Solawy. Tutaj jeszcze małej dziewczynki na tym zdjęciu. Dosyć znany jest ten szkic wykonany węglem przez Zbigniewa Solawę na początku 1952 roku, a więc dużo wcześniej niż te wszystkie komitety zdążyły się zebrać. W momencie, kiedy Komitet Honorowy powoływał w 1953 budowę planetarium w Stalinogrodzie, to tak naprawdę Śląsk był już przygotowany na tę budowę. Dlatego jesienią można było już rozpocząć pracę. Ale mało kto wie, że oprócz tego szkicu powstała także makieta. To makieta, którą stworzył Zbigniew Solawa. Co jest interesujące, że obserwatorium, które tu widzimy, ono ma jeszcze kopułę stożkową, czyli nie kopułę, w zasadzie stożek. W późniejszym okresie zmieniono ją na kopułę okrągłą, taką jaką widzimy już teraz przy planetarium. Innym problemem, z jakim musiał się zmagać projektant, są szkody górnicze. Najgorsze, że pod parkiem i w okolicach planetarium trwała eksploatacja górnicza głównie kopalni Prezydent. Mamy też obszerną dokumentację w archiwum, a dotyczy zachowania pewnego filara ochronnego pod wzgórzem parkowym, na którym stanęło planetarium. Ten filar rzeczywiście został zatwierdzony ostatecznie przez urzędy górnicze, ale on jest niewielki. Natomiast niedaleko wzgórza parkowego przebiegały chodniki wydobywcze. Trzeba więc było zbudować taki budynek, żeby on był odporny na wstrząsy sejsmiczne. Widzimy tutaj konstrukcję szkieletową, żelbetową. Jest to w zasadzie taka bardzo solidna konstrukcja, która potem została tylko wypełniona cegłami. A sam fundament, proszę spojrzeć, ile tutaj jest żelaza, został bardzo solidnie przygotowany. Na rysunku z biura architektonicznego Zbigniewa Solawy możemy zobaczyć skrzyniowy fundament, w którym w zasadzie większość betonu jest pod ziemią, więcej niż to, co zawiera reszta naziemna. To jest fundament w przekroju. Każdy z tych tutaj, z tych żeber, to jest tak naprawdę pierścień. Oprócz tego mamy jeszcze poprowadzone promieniście żebra, które to wzmacniają. Budynek jest więc jedną wielką bryłą żelbetową.
która w razie jakichś wstrząsów mogłaby się przewrócić w całości, ale nie może popękać. Co innego, ten budynek, który znamy jako budynek administracyjny, on został zbudowany z 20 niezależnych kawałków podzielonych jak tort, dylatacjami od samego dołu, czyli od ław fundamentowych aż po taras. Jest to 20 różnych, niezależnych od siebie budynków, tylko blisko siebie ustawionych. I to wszystko jeszcze został wpasowany budynek obserwatorium astronomicznego. Mało kto dzisiaj wie, że w pierwszym projekcie, w pierścieniu otaczającym planetarium, miały być okna. Na tej makiecie je tutaj zaznaczono i w zasadzie tak budynek był nawet budowany. Ostatecznie wprowadzono rewizję do projektu i zamknięto ten pierścień ścianą bez okien, co jest zresztą zrozumiałe, ponieważ funkcja planetarium jest taka, a szczególnie tego pierścienia, żeby obserwować zjawiska w ciemności, więc oczy muszą się do tej ciemności przyzwyczaić. W związku z tym ten pierścień pełni funkcję foyer, w którym oczy mają się do ciemności przyzwyczajać. Montowanie okien w tym miejscu byłoby nieuzasadnione. Miało powstać jeszcze w pobliżu planetarium obserwatorium astronomiczne, ale pytanie było takie, czy teren tak silnie zurbanizowany, zapylony, gdzie pyły unoszące się w atmosferze powodują większe niż wreszcie kraju zachmurzenie, a dodatkowo rozświetlony, czy taki teren nadaje się do budowy obserwatorium. Postanowiono, że będzie to sprawdzone, czyli wytypowano pewną grupę miłośników astronomii, postawiono kontener na wzgórzu planetarium, wyposażony w różnego rodzaju przyrządy obserwacyjne i pewna grupa miłośników astronomii dokonywała tutaj pomiarów, stwierdzając, jaki jest zasięg, czyli jakie wielkości gwiazdy są dostępne, ile jest dni obserwacyjnych i tak dalej. To trwało od roku 1953, aby uzasadnić budowę obserwatorium. Dlaczego ta grupa się tutaj w ogóle znalazła? Otóż planetarium zostało powołane jako jedna z pracowni Pałacu Młodzieży, tak jak wcześniej w tym dokumencie widzieliśmy, w Katowicach. Kierownikiem tej pracowni został Roman Karol Janiczek, czyli jednocześnie dyrektorem, pierwszym dyrektorem planetarium w budowie. A był on również prezesem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oddziału w Tarnowskich Górach i w Gliwicach. No i w związku z tym miał jakby dostęp do amatorów astronomii i ich poprosił, aby takie obserwacje tutaj przeprowadzili. Jednym z tych wówczas dokonujących pomiarów obserwatorów to Roman Janiczek, późniejszy profesor Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Jednym z tych obserwatorów był Jan Palt. Człowiek legenda w planetarium, bo po zakończeniu tych obserwacji, po wybudowaniu planetarium stał się pracownikiem planetarium na niepełnym etacie. Na pełnym etacie był księgowym w polskiej chemii. Natomiast w planetarium spędzał wszystkie, dosłownie wszystkie weekendy, a czasami też wiele dni po południu. Okazał się takim guru dla miłośników astronomii, zwłaszcza jeśli chodzi o optykę instrumentalną. Tutaj widzimy go przy teleskopie Maksutowa, jego własnej konstrukcji. Ten teleskop do dzisiaj znajduje się w naszym magazynie i jest sprawny, wykonany jego rękami. Zarówno płyta korekcyjna, jak i czy ten menisk, jak i samo zwierciadło został przez pana Palta wykonane własnoręcznie. Kiedy budowa ruszyła, Zbigniew Solawa był praktycznie cały czas na niej obecny. Mamy wiele zdjęć z jego obecności na budowie. Nawet takie, jak tu widzimy, córka Zbigniewa Solawy biegająca po budowie. Nie wiem, jak dzisiaj na to popatrzeliby BHP-owcy czy Państwowa Inspekcja Pracy, ale wówczas widać było to dopuszczalne. Prace w planetarium trwały na wielu polach jednocześnie, co czasem skutkowało pewnymi kolizjami i problemami. Jedno z takich wydarzeń dotyczy ekranu planetarium. Tutaj widzimy stare zdjęcie ekranu planetarium jeszcze z panoramą na dole i widać wyraźnie, że ekran składa się z takich brytów. Te bryty są z płótna namiotowego, które zostało napięte czy naciągnięte na taką stalową kratownicę. Jej nie widać, bo ona jest za ekranem. Popatrzmy na taki przekrój. Tutaj jest kopuła żelbetowa. Jej grubość nie przekracza 8 cm, czyli bardzo cienka to struktura. W środku zbudowano kratownicę z płaskowników, taką właśnie siatkową kopułę, na której został
napięty ten ekran. Oczywiście od dołu, bryt po brycie. No i z tym wiąże się pewna historia, ponieważ żeby zbudować tą kratownicę, wypełniono całą salę rusztowaniem drewnianym, z którego później inni pracownicy zaczęli montować ten ekran. Właściwie to całe te prace zostały zlecone jednej rodzinie, rodzinie państwa Łebków z Bogucic w Katowicach. I cała rodzina była zaangażowana. Pani, ile pamiętam, Stanisława Łebek, była odpowiedzialna za szycie tych brytów, natomiast ojciec z synem, z wujkami, no i jeszcze z przyjaciółmi zakładali te bryty na ekranie. No i w końcu został ekran ukończony, rusztowanie zdjęto, do środka wyszli parkieciarze, a na zewnątrz trwały jeszcze prace dekarzy, którzy nie skończyli przykrywać kopuły blacharką. No i zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, a mianowicie przyszła ulewa tak gwałtowna, że przez te 8 cm betonu woda przeciekła do środka i zalała cały ten ekran i wszystko, co było na sali. I trzeba było to na nowo zrobić. Ale wtedy nie było już rusztowania, więc zdjęcie starego, już niedobrego ekranu, nowego, ale zalanego, trzeba było robić z tej kratownicy. I jak mówią świadkowie tamtych wydarzeń, leżąc na brzuchu na tej kratownicy, naciągali ten ekran na nowo, od zewnętrznej jakby strony. Mamy nagrania świadków tego wydarzenia, pana Henryka Łebka i pana Antoniego Skowrona. Wówczas 15-letnich chłopców, którzy pomagali ojcu pana Henryka w pracach na wysokości. Posłuchajmy przez chwilę. My raczej byliśmy takimi pomocnikami rodziców, szczególnie rodziców mojego kolegi, pana Janka i jego mamusi Stefanie, bo ona się nazywa Stefania, bardzo rodzice wspaniali jego. No i potem tą całą drogę, jak to było, że oni to przedstawili, te niebo, to myśmy tylko zawsze byli poproszeni do dyszka po to, żeby ciągnąć ten wózek z tymi, jak to był, bele to był tak, nie? Bele, chodziło o to, że taki bryt trzeba było zwinąć w rolkę, wrzucić na ręczny wózek i przyprowadzić go tutaj do planetarium, przyciągnąć. To jest w ogóle interesująca sprawa, że planetarium powstawało w taki sposób, ręcznymi wózkami, furmankami, no czasem ciężarówkami. Dzisiaj Budimex, który buduje planetarium, dysponuje ogromnym sprzętem. Wtedy wystarczyło 2 lata na zbudowanie tego planetarium. Zobaczymy, ile potrwa budowa teraz. Mamy jeszcze jedno nagranie. Jak się to zakładało, to tutaj było rusztowanie z drzewa zrobione. Tak jak to było, te stojaki drzewiane były w tym całym środku. Czyli pełne wypełnienie było tej sali tym rusztowaniem, tak? No bo to się było tak robione, nie? I tak. Te rusztowanie musiały być tak robione, ale do samej góry, nie? Żeby skończyć. Na całej sali było pełne rusztowanie. Rusztowanie było. I tych blachów tu nie było za pierwszym razem. To jest przykryte. Na zewnątrz. To było tylko zalane cementem. Za prawą, nie? Tak. I przyszedł deszcz. To wszystko zalało. Wszystko zalało i myśmy to musieli wszystko zerwać. Czyli ekran, ta część, która już była założona, trzeba ją było z powrotem zdjąć. Ona była kompletnie gotowa. Jak to zalało, to już nie było tej konstrukcji wewnętrznej. A, rusztowanie zostało zdjęte. To zostało ściągnięte, bo już było przygotowane pod te, że dzisiaj widzę, te klepki robili na ten parkiet. Ten parkiet robili. Nie na sumowę, tylko coś na lepiku. Na lepiku to robili. Już były szyny takie pociągnięte, już tam wprowadzali to. I to trzeba było zdjąć. O tyle świadkowie tamtych wydarzeń. Tak wyglądała sala po ukończeniu w zasadzie wszystkich prac, łącznie z montażem centralnego projektora. Projektor montowali pracownicy zakładów CAIS-a. Jest to projektor UPP2, czyli uniwersalny projektor planetarium, model drugi. Mamy tutaj protokół zdawczo-odbiorczy w języku niemieckim i polskim. To znowu kolejne 2 dokumenty, o których wcześniej wspominałem, że przez 65 lat ich nie oglądał. Popatrzmy na datę tego protokołu. 4.11. 4 listopada 1955 roku został oddany do użytku projektor planetarium. Dostawca po zamontowaniu i zainstalowaniu na miejscu przekazuje do użytku w stanie czynnym aparaturę demonstracyjną planetarium
oraz zamontowany refraktor obserwatorium astronomicznego według załączonych specyfikacji. Tych specyfikacji jest kilkanaście stron, więc ja ich tutaj już nie będę prezentował. Ale z tego wynika, że już 4 listopada planetarium było gotowe na otwarcie i czekano miesiąc, żeby otworzyć z bardzo konkretną datą, a mianowicie 4 grudnia na Barbórkę, jak wówczas wszystkie ważne instytucje otwierano na Barbórkę 4 grudnia. No i ten moment nadszedł. Tu mamy zdjęcie z tego właśnie momentu otwarcia, przecięcia wstęgi. To też dzięki pani Agnieszce Solawa możemy to zdjęcie prezentować. Józef Cyrankiewicz, Aleksander Zawadzki, czyli ówczesne władze, no i architekt z córką na tym zdjęciu. Dyrektor Janiczek poprowadził 4 grudnia osobiście 2 pierwsze seanse w planetarium. Jeden dla władz centralnych, drugi dla władz wojewódzkich. I planetarium zostało zamknięte na kilka dni, żeby otworzyć się po raz drugi 8 grudnia już dla szerokiej publiczności. A dyrektor niestety nie został dyrektorem na długo, ponieważ 1 stycznia 1956 roku, więc niecały miesiąc później, dyrektorem został również wspaniały człowiek Józef Sałabun. Wszystko związało się z pewnym konfliktem dyrektora Janiczka z kierownikiem Wydziału Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach, czy Stalinogrodzie, na pomysł wykorzystania walorów planetarium w walce ideologicznej z wpływami Kościoła. To cytat. Ale dyrektor Janiczek został wicedyrektorem i współpraca między nim a dyrektorem Sałabunem układała się bardzo dobrze, aż do roku 1957, kiedy wicedyrektor Janiczek zrezygnował z pracy w planetarium. Nie miało to jednak nic wspólnego ani z konfliktami ideologicznymi, ani żadnymi innymi. Stwierdził po prostu, że musi utrzymać rodzinę, a z pensji w planetarium nie da się tego zrobić i poszedł pracować do przemysłu. Planetarium funkcjonowało bardzo dobrze. Tutaj mamy zdjęcie dyrektora Sałabuna i potem następnego dyrektora Henryka Chrupały, który przez długi czas był chyba najdłużej z wszystkich dyrektorem planetarium. Planetarium funkcjonowało bardzo dobrze i wrosło w świadomość mieszkańców. Jak wyglądało promowanie nowych seansów wśród miejscowej ludności, to może pokazać to zdjęcie, gdzie widzimy plakat przybity do drzewa, który mówi o nowym seansie, na które zaprasza Planetarium Śląskie. Jeszcze jedna ciekawostka, a mianowicie znany nam wszystkim pomnik Mikołaja Kopernika przed planetarium, to nie jest ten pierwszy pomnik, który tam stanął, ponieważ na otwarcie nie zdążono wykonać właściwej rzeźby i powstała taka atrapa. To, co w tej chwili prezentuję, to jest drewniany, obłożony gipsem, taki zastępnik. Proszę popatrzeć, że ręka Kopernika jest tutaj swobodnie spuszczona w dół wzdłuż ciała, a kulę trzyma w lewej ręce na wysokości biodra. Natomiast obecnie znany nam Kopernik trzyma kulę oburącz, no i jest wykonany z lanego granitu. Ten powstał trochę później i zastąpił tamtą atrapę. Dzisiaj mija 65 lat w zasadzie od otwarcia planetarium, od rozpoczęcia budowy dużo więcej. Ten okres tych 65 lat wypełniły różne wydarzenia związane z działalnością planetarium, bardziej i mniej spektakularne. A obecnie placówka przechodzi największe z nich, modernizację i rozbudowę. Następuje przekształcenie Planetarium Śląskiego w Planetarium Śląski Park Nauki. Staramy się nadążyć za duchem czasu. Zapewniam, że pracownicy zrobią wszystko, aby ten dawny duch i charakter tej placówki został zachowany. Planetarium powstało dzięki determinacji władz tego regionu. Ja nie chcę mówić wszystko jedno, jakie to były władze, ale naprawdę determinacja tych władz była duża, a szczególnie jednego człowieka, wówczas pułkownika Ziętka, któremu bardzo zależało na tym, aby to planetarium powstało. Mamy dzisiaj bardzo podobną sytuację. Przebudowujemy planetarium na Planetarium Śląski Park Nauki z bardzo dużą determinacją władz lokalnych i człowiekiem, który stoi na ich czele, marszałkiem województwa Jakubem Chełstowskim, któremu bardzo zależy, żeby ten projekt ukończyć. I tutaj jest duża nadzieja, że planetarium w przyszłym roku zostanie otwarte. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.